Szwecja. Co ciekawe, w Szwecji przeprowadzono to głosowanie w taki sposób, że oczywiście jakby było głosowanie wspólne i w nim decydowano, ale w liczeniu głosów rozdzielono głosy kobiet i głosy mężczyzn. Więc tutaj mamy nie na badaniu jakiegoś sondażu, tylko po prostu mamy przeliczone. I prohibicję w Szwecji odrzucono, natomiast gdyby decydowały kobiety, to prohibicja zostałaby wprowadzona. Ciekawym przykładem są Wyspy Owcze, które zdecydowały w referendum o wprowadzeniu prohibicji, a później zaczęły się z niej wycofywać. I winę tutaj ponosi Hiszpania. Demokracja bezpośrednia była kluczowa, jeżeli chodzi o walkę o status alkoholu i jego spożycie w Nowej Zelandii. No i to właśnie w Nowej Zelandii, jeszcze w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku ta kwestia się zaczyna. Cześć, z tej strony Agata Kępa, po tej stronie Tomasz Synowiec. czyli ekipa Lub Bezpośrednio. Jeśli widzicie Tomka, to możecie się spodziewać, że się przeniesiemy trochę za granicę. A w tym wypadku i mocno w czasie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o referendach prohibicyjnych. Jest to niejako nawiązanie do rozmowy, którą przeprowadziłam jakiś czas temu z Janem Śpiewakiem. Możecie ją znaleźć na naszym kanale. Link gdzieś tutaj u góry Wam powinien w tym momencie wyskoczyć. Z Janem Śpiewakiem rozmawiałam o problemie alkoholowym w Polsce i o tym, jak można go rozwiązywać dzięki narzędziom demokracji bezpośredniej, które już teraz są dostępne. No a z Tomkiem, jak to właśnie było w innych krajach, nie tylko teraz, ale też ponad 100 lat temu, bo pierwsze takie referendum było przeprowadzone jeszcze w XIX wieku, około 130 lat temu. No i od tamtej pory było tych referendów około 50. Około 50, tak. Jakby wiadomo, że tutaj z policzeniem czasami jest problem, jak poklasyfikować, czy poszczególne referenda liczyć jako jedno, czy dwa. A też jak się przechodzi przez to, liczy te strony, to niektóre podają tak, niektóre tak, a przy tej ilości to już czasami można też przegapić jakieś referendum, które się gdzieś odbyło. Jakby liczyć tak naprawdę niektóre referenda w Nowej Zelandii, które odbywały się jednocześnie, ale w kilku regionach, to można by to jeszcze bardziej rozmnożyć. Nie wszystkie były referendami prohibicyjnymi, czyli nie we wszystkich decydowano o tym, czy wprowadzić, znieść częściowo lub całkowicie prohibicję. Były też referenda, które dotyczyły kwestii podatkowych, kwestii wieku głosowania. Tutaj akurat w tych kwestiach to wydaje mi się, że Szwajcarzy najczęściej tu dominowali, najwięcej głosowań przeprowadzili. Natomiast akurat kwestia referendów alkoholowych to jest temat, w których Szwajcarzy nie wiodą w ilości referendów prymu pierwszeństwa, co nie jest normą, bo jest tylko kilka tematów, w których jakiś kraj w referendach Szwajcarię wyprzedził. W tym temacie absolutnie krajem dominującym pod względem referendów jest Nowa Zelandia, która tutaj stawkę całkowicie zostawia w tyle. No właśnie, Nowa Zelandia, no to może skoro ona wiedzie prym w tych referendach prohibicyjnych, no to powiesz, jak to wygląda w tym momencie. Mam wrażenie, że do takiego dyskursu społecznego, jeśli chodzi o Nową Zelandię, tym, co się przebiło ostatnio, no to jest kwestia walki z papierosami i tym, że jakby to młode pokolenie nie będzie mogło kupować tych papierosów. No a trochę ciszej jest ostatnio o kwestii alkoholu w Nowej Zelandii, więc jak to tam wyglądało i jak wygląda obecnie? To znaczy, tak, oczywiście, jakby kwestia prohibicji, czy generalnie bardzo silnych ograniczeń dostępu do alkoholu w Nowej Zelandii, która historycznie miała bardzo silny ruch prohibicyjny, no tak naprawdę w drugiej połowie XX wieku to przestał już być taki wiodący, znaczący temat, który porusza społeczeństwo. Kwestia papierosów, oczywiście, która czasami w niektórych państwach była nawet powiązana. Często głosowano analogiczne regulacje dla alkoholu i papierosów. Kwestia ta w Nowej Zelandii już zeszła na drugi plan. Jak chodzi o ograniczenia w konsumowaniu tytoniu, została wprowadzona bez ingerencji demokracji bezpośredniej. Natomiast demokracja bezpośrednia była kluczowa, jeżeli chodzi o walkę o status alkoholu i jego spożycie w Nowej Zelandii. No i to właśnie w Nowej Zelandii, jeszcze w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku ta kwestia się zaczyna.
Bo w Nowej Zelandii, tak jak w krajach skandynawskich oraz w krajach anglosaskich, rodzi się bardzo silny ruch prohibicyjny, ponieważ dostrzega się ogromne problemy, jakie wywołuje alkohol dla społeczeństwa. W Nowej Zelandii często żartowano sobie, że najczęstsze przyczyny śmierci w Nowej Zelandii to jest alkohol, utonięcie i utonięcie po alkoholu. Więc to oczywiście był duży problem już w XIX wieku. No i zaczynały powstawać silne ruchy prohibicyjne. Natomiast no, w społeczeństwach, w których jest duży problem z alkoholem, można domniemywać, że no, będzie ciężko przegłosować regulacje zakazujące alkoholu, bo przecież ci pijący również głosują. Natomiast takim, można powiedzieć, game changerem w Nowej Zelandii było przyznanie praw do głosowania kobietom, które tam otrzymały jeszcze przed niepodległością Nowej Zelandii, no bo jak poruszamy się w XIX wieku, to Nowa Zelandia ma jeszcze bodaj formę dominium, natomiast jest w formie zależności od Wielkiej Brytanii, nie jest jeszcze w pełni niepodległym państwie, kiedy ta historia się zaczyna. I ruchy prohibicyjne wspomogły uzyskanie praw wyborczych przez kobiety. A historycznie kobiety były bardzo silnym zasobem ruchów prohibicyjnych. Zwykle kobiety w większości głosowały za prohibicją, przeważając nieco szale. No i te ruchy prohibicyjne zaczęły działać i dostrzegły one swoją ogromną szansę wprowadzenie tak zwanej ustawy licencyjnej, która pozwalała regionalnie ustalać liczbę licencji, jaka jest wydawana na spożycie alkoholu. No i ruchy prohibicyjne wpadły na genialny pomysł, a może by ustawić ten limit na zero. A ponieważ ruch prohibicyjny był silny, no to w niektórych komisjach udało im się zdobyć większość, w tych komisjach licencyjnych, i te komisje zaczęły ustalać tą liczbę na zero. Natomiast przed sądami to się nie obroniło, sądy stwierdziły, że no jest to kwestia uprzedzeń wobec alkoholu, no i ustawa jest względem wydawania limitów, a nie zakazywania. No i początkowo ta metoda upadła, natomiast doprowadziła to do tego, że w 1893 roku wprowadzono ustawę, w której przewidziano możliwość przegłosowania liczby licencji lub całkowitego zakazu na poziomie poszczególnych regionów właśnie w referendum. Przy czym tu był bardzo wysoki próg, żeby nie było tak, że jakaś mniejszość zakaże. Po pierwsze, żeby taka regulacja licencyjna przeszła, był wymóg, aby w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. A po drugie, żeby ta decyzja została podjęta, te wymogi licencyjne zostały zmienione, na przykład na zakaz, trzeba było, żeby za tym rozwiązaniem opowiedziało się co najmniej 60% głosujących. Więc nie wystarczyła tu nawet większość przy frekwencji na poziomie 50%, co oczywiście było bardzo wysokim progiem, który miał utrudniać, aczkolwiek działało to też w drugą stronę, bo jeżeli już przegłosowano przegłosowano zakaz alkoholu, czyli prohibicję, to wówczas, żeby znieść tą prohibicję, wymagano, żeby w następnym głosowaniu za zmianą również opowiedziała się taka większość. Więc jeżeli już to przegłosowano, to było to w pewien sposób blokujące, umacniało. No i w niektórych regionach udawało się wprowadzać w Nowej Zelandii tą prohibicję. I Sojusz Nowozelandzki, czyli ta organizacja, która skupiała właśnie tak bardzo mocno te ruchy prohibicyjne, które oczywiście były wspierane przez lokalne kościoły, zwłaszcza protestanckie, które tam były silne, dążyły do tego, żeby wprowadzić taki zakaz również na poziomie ogólnokrajowym. No oczywiście też tutaj głos kobiet był nie bez znaczenia, no bo gdyby kobiety nie miały prawa głosowania, no to ruch prohibicyjny byłby w mniejszości. Natomiast dzięki włączeniu kobiet do głosowania, to oczywiście nie były różnice rzędu 100% mężczyzn przeciwko 100% kobiet za, ale tak bardzo uogólniając, i to też się będzie przekładało na inne państwa, bardzo często to oscylowało wokół liczb 60-40 wśród mężczyzn przeciwko prohibicji, wśród kobiet za. W związku z czym to prowadziło do takiej pewnej równowagi, która oczywiście w każdym państwie się z czasem zmieniała w jedną bądź drugą stronę. I kiedy w 1911 roku odbyło się referendum w Nowej Zelandii za ogólnokrajową prohibicją, to zagłosowało za prohibicją 55% głosujących. Natomiast tam również był wymóg tych 60%, w związku z czym prohibicja nie została wprowadzona. Później jeszcze w Nowej Zelandii były głosowania prohibicyjne. Tak naprawdę po II wojnie światowej i w trakcie II wojny światowej, kiedy wprowadzono liczne ograniczenia
spożycia alkoholu związane z argumentacją na rzecz wysiłku wojennego i zachowania efektywności, no to wówczas były momenty, kiedy naprawdę było blisko do wprowadzenia prohibicji. Także po wprowadzeniu prohibicji w Stanach Zjednoczonych, która oczywiście odbyła się w formie zmiany Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale to decyzją Stanów bez udziału referendów w podejmowaniu tej decyzji, no to wówczas był taki moment, kiedy ruch prohibicyjny w Nowej Zelandii także był na fali i był bliski dążenia do tego, żeby wprowadzić zakaz alkoholu. Natomiast później przyszedł wielki kryzys, a ponieważ wielki kryzys przyszedł wkrótce po tym, jak wprowadzono prohibicję w USA i nałożył on się na te problemy gospodarcze, no to wiemy, jak skończyła się prohibicja w Stanach Zjednoczonych. Zakończyła się totalną klęską. Aczkolwiek tutaj jest dyskusyjne, czy to sama prohibicja, czy też kwestia tego, w jakich warunkach, w jakim momencie ona została wprowadzona, to znaczy silnych napięć imigranckich. Dzisiaj się już o tym nie pamięta, ale kiedyś w Stanach Zjednoczonych ludność pochodzenia włoskiego, irlandzkiego traktowano dość wrogo. No, Włochów nie traktowano, w ogóle jak były te podziały rasowe analizowane w Stanach Zjednoczonych, no to Włochów, Słowian nie traktowano jako ludności białej. Tylko traktowano jako odrębną ludność etnicznie. Znaczy, wiadomo, to nigdy nie był status ludności czarnoskórej, która miała dużo gorszą pozycję. No, wówczas, no, co prawda, niewolnictwa już nie było, ale dalej segregacja bardzo silnie obowiązywała. No i to się nałożyło na wielki kryzys, co oczywiście, jak jest wielki kryzys, to w ludność najuboższą i imigrancką uderza, co doprowadziło do tego, że ona bardzo silnie związała się z tą przestępczością na tle alkoholowym, mafiami i różnymi problemami. Natomiast no, nie było rozwoju gospodarczego, nie było tej odnowy tak jak początkowo, bo też początkowo po wprowadzeniu prohibicji, też jak działacze prohibicyjni ze Stanów Zjednoczonych, była taka słynna wizyta jedna, gdzie oni bardzo zachwalali, jak pozytywnie prohibicja wpłynęła na Stany Zjednoczone. Natomiast po kilku latach, przed wielki kryzys, to wszystko się wywróciło, prohibicję zniesiono i to też był jeden z powodów, dla których ruchy prohibicyjne na świecie bardzo mocno straciły. I to też tak naprawdę był koniec ruchu prohibicyjnego z dużymi szansami w Nowej Zelandii, ponieważ w kolejnych głosowaniach jeszcze 40% osiągano, natomiast w momencie, kiedy poparcie w referendum spadło poniżej 30%, a później w sondażach spadło poniżej 20%, no to ten temat przestał być takim żywym tematem, który regularnie wracał. Ta ustawa przewidująca referenda w sprawie lokalnych koncesji również w 1989 została zniesiona. W związku z czym jakby no, w tej chwili już temat jest no, zupełnie, znaczy no, zupełnie nieobecny, to może przesada, ale nie ma poważnych sił politycznych w Nowej Zelandii postulujących wprowadzenie prohibicji w tym kraju. Tych referendów w tej chwili już również nie ma. No a na początku XX wieku ten ruch prohibicyjny był tak silny, że często nawet w głosowaniach ruchy prohibicyjne były na tyle silne, że były w stanie przekonać swoich zwolenników do głosowania na kandydatów nie względem linii partyjnej, ale względem stanowiska, jakie oni zajmowali wobec prohibicji. I bardzo często to prowadziło do tego, że to ta kwestia decydowała o tym, czy ktoś zostawał posłem, a nie kwestia, do jakiej partii przynależał. Więc naprawdę był w Nowej Zelandii swego czasu bardzo silny ruch. Natomiast obecnie nie jest już ona tak aktywna, natomiast kwestia ograniczenia dostępu do używek, patrzcie, kwestia papierosów jest oczywiście w Nowej Zelandii żywa, natomiast jakimi metodami chcą obecnie zwalczać problem alkoholowy i jak dużo jest w Nowej Zelandii, no to prawdę mówiąc względem obecnego stanu nie orientowałem się, nie zajmowałem się tą sytuacją. No jakby była to kwestia wyborcza, referenda, to pewnie bym mocniej nad tematem przysiadł, natomiast ponieważ zeszło to na dalszy plan, no to jakby też zeszło na dalszy plan moich zainteresowań, które oczywiście oscylują bardziej wokół tematów wyborczych, ustrojowych, referendalnych i wówczas, jeżeli jakaś kwestia odgrywa ważną rolę, to się mocniej nią zajmuje. No tak, w końcu prowadzisz wybory na świecie. Jeśli ktoś tutaj nie wie, no to zapraszamy na Facebooka, na Instagrama. Na Instagramie chociaż funkcjonujesz pod inną nazwą, to jako Wybory na Świecie. Tak, to tam pod swoim nazwiskiem funkcjonuje, natomiast treści w ograniczonej formie również wrzucam. Tak, także no tutaj logiczne, że te kwestie referendów, wyborów, wokoło głosowań, demokracji cię interesują bardziej. Przeszliśmy przez Nową Zelandię tak naprawdę przez 150 lat mniej więcej, tak, bo zaczynaliśmy w drugiej połowie XX wieku. Tak naprawdę żywy temat to był przez
nieco ponad 100 lat, bo tak jak mówię, w ostatnich latach już to nie było, ale to jest 100 lat tak naprawdę, kiedy referenda realnie decyzyjne w sprawie spożycia alkoholu, jego dostępności w Nowej Zelandii się odbywały. Tak, to na pewno nam pozwoli trochę jakby wyjść z takiej tej bańki polskiej, kiedy myślę, że bardziej do nas, jak już docierała kwestia prohibicji, no to prohibicja w Stanach Zjednoczonych, która się nie udała, bo przyszedł kryzys i tak dalej. Chyba nie do końca mamy taką świadomość, jak to mogło gdzieś indziej wyglądać. Mam też takie wrażenie, że o ile jakby wprowadzanie tych prohibicji, nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w poszczególnych gminach, miastach jeszcze kilka lat temu bardzo duże oburzenie powodowało, nie wiem, na ile to też jest kwestia oczywiście mojej bańki, no to już coraz jakby chętniej jest to temat taki dyskutowany też właśnie przez mieszkańców, przez mieszkanki jakichś gmin i miast, którzy same chcą prowadzić po prostu tą nocny zakaz sprzedaży alkoholu, żeby po prostu żyło się bezpieczniej, żeby właśnie ten problem alkoholowy ograniczać. To też jest przykład w Krakowa, z którego nagrywamy, że przed jakby wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu, który teraz obowiązuje od północy do 5:30, od właściwie miesiąca, były prowadzone konsultacje społeczne i proponowany był też ten zakaz w szerszym zakresie godzinowym, ale został wprowadzony tak, bo właśnie ludzie się też za tym w ten sposób opowiedzieli. Chociaż ja osobiście, jakby ja byłbym wielkim zwolennikiem tego, żeby, co prawda na podstawie ustawy o referendum lokalnym teoretycznie da się to zrobić, ale ja byłbym nawet zwolennikiem tego, żeby to skonkretyzować, że w tej konkretnej sprawie podejmuje się decyzję w drodze referendum. Bo jakkolwiek ja osobiście jestem zwolennikiem tego ograniczenia spożycia alkoholowego w tych godzinach, bo to jeżeli ktoś lubi nocne spacery, naprawdę robi różnicę. Natomiast ja byłbym zwolennikiem, żeby podejmowano takie decyzje w referendach. Nawet ja byłbym za tym, żeby wymóg do wprowadzenia tego częściowego zakazu sprzedawania alkoholi w nocy w Krakowie był większością 60%, bo chociaż zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie oznaczałoby to przegraną zwolenników tej opcji, no to referendum, także w sprawach prohibicyjnych, w sprawach alkoholowych, ma jeszcze jedną wielką, ogromną zaletę. To znaczy referendum ma ogromną funkcję edukacyjną, zwłaszcza jeżeli odbywa się w kwestiach merytorycznych nad konkretnym rozwiązaniem. Nie dyskutujemy o tym, jak powinno brzmieć pytanie i co ono oznacza, tylko nad tym, jakie są skutki. I wydaje mi się, że mogłoby to rozpropagować wiedzę na temat realnych skutków konsumpcji alkoholowej, bo wydaje mi się, że w Polsce ta świadomość paradoksalnie jest na dość niskim poziomie. Mało osób, wydaje mi się, wie, jakie są skutki spożywania alkoholu. No właśnie, ja teraz też chciałam o to zapytać, bo mam wrażenie, że no to jest ponownie kwestia mojej bańki i to tak naprawdę nie całej, tylko części, kiedy dużo osób zaczęło się tym interesować w tym momencie, bo gdzieś jest to temat obecny coraz bardziej w dyskursie. Kilka lat temu to mam wrażenie, że ta kwestia dotyczyła tylko mojego taty, a poza tym to nikt jakby się tym jakoś nie interesował. Mój tata jest związany właśnie też z Komisją Leczenia Uzależnień w mieście, więc no logicznie, że ten temat gdzieś był dla niego To znaczy, jestem absolutnie przekonany, że zwolennicy nieograniczonej konsumpcji alkoholowej w Polsce by w tych referendach dominowali. Ja tutaj nie mam absolutnie wątpliwości, znaczy nie opieram się jakoś bardzo mocno na badaniach, ale wydaje mi się, że kwestia rozmowy z różnymi osobami, nawet jeżeli częściowo ulegam jakiejś bańce, Być może tak jest, natomiast moje przekonanie takie społeczne, oparte na rozmowach ze znajomymi, na śledzeniu trendów, także w dyskusjach politycznych, które toczą się wokół spraw alkoholowych i reakcji na to, jak się traktuje choćby nielegalną reklamę alkoholową w Polsce, to moje przeświadczenie jest takie, że oni by, czyli zwolennicy tej nieograniczonej konsumpcji w żaden sposób, oni by wygrywali. Ja też. No to jest ta kwestia taka, że my mamy bardzo duże jakby podejście, że picie alkoholu to wolność, a poza tym kulturowo jedno piwko. To właśnie jak rozmawiałam tak, z jednym śpiewakiem, to wyszło, że bardzo duża część Polaków w ogóle nie uważa piwa na przykład za alkohol, więc no to też jakby pokazuje, jaki my mamy w ogóle stosunek do spożywania alkoholu, plus to, że od kilkunastu lat, jak nie więcej,
rośnie statystyka spożycia alkoholu przez każdego Polaka, każdą Polkę, no to też pokazuje, że no ten alkohol jest coraz bardziej obecny i skoro coraz go więcej statystycznie spożywamy, no to trudno też będzie nam zagłosować za jego ograniczeniem. Tak. Tutaj jakby pełna zgoda. Znaczy, ja nie ukrywam, dla mnie też te argumenty wolnościowe, jakby jak najbardziej do mnie ta argumentacja trafia. I rozumiejąc argumenty wolnościowe, nieograniczenia tego, jak najbardziej uważam, że to jest słuszny argument i to mnie absolutnie przekonuje, nawet jeżeli by mnie przekonali zwolennicy prohibicji, których w Polsce chyba tak naprawdę nie ma. Bo w Polsce czasami przypisuje się chęć wprowadzenia prohibicji pewnym działaczom, którzy tak naprawdę nie głoszą takich postulatów. Nie znam nikogo, i to nawet prywatnie, ale publicznie, absolutnie nikogo działającego publicznie, opowiedziałby się publicznie lub przynajmniej ze mną w rozmowie prywatnej za wprowadzeniem prohibicji. Jakby wydaje mi się, że to jest temat, który jest absolutnie martwy. I też uważam, że demokracja bezpośrednia to jest narzędzie, które absolutnie służyłoby ochronie wolności, także ochronie wolności do spożywania alkoholu. Jestem o tym absolutnie przekonany. To może zanim... Natomiast mimo wszystko uważam, że gdybyśmy na przykład wprowadzili w Polsce możliwość decydowania o tym, czy w miastach można w określonych godzinach spożywać alkohol, albo w drodze referendum decydowalibyśmy o tym, ile punktów alkoholowych jest dostępnych, co de facto jest do zrobienia, ponieważ gminy mają takie kompetencje. W związku z czym, skoro gminy mają takie kompetencje, rady podejmują takie decyzje, to można by podejmować takie decyzje w drodze referendów. Natomiast, prawdę mówiąc, nie wiem, być może w Polsce gdzieś kiedyś było referendum w sprawie liczby koncesji alkoholowych na terenie gminy. Ja takiego przykładu nie znam. Natomiast dla mnie ten walor tylko tego, że byłaby to okazja do pokazania, jak oddziaływuje alkohol, jakie ma skutki społeczne oraz indywidualne, powodowałoby to, że jednocześnie chroniąc tą wolność do decydowania o tym, czy ktoś chce spożywać alkohol i w jakich ilościach, to jednocześnie uważam, że przyniosłoby to pozytywne skutki społeczne, które być może, to jest hipoteza, która no, tak naprawdę jest trudna do zweryfikowania bez twardszych badań socjologicznych, a tak naprawdę bez wprowadzenia tego w życie, bo to jest tak naprawdę operowanie na wpływie na społeczeństwo. Uważam, że zakres tej wolności, także takiej, że nikt nam niczego nie zakazuje, ale także uważam, że zakres wolności zwiększa się, kiedy my mamy świadomość tego, jakie konsekwencje są naszych decyzji. Więc demokracja bezpośrednia chroni tutaj naszą wolność zarówno na płaszczyźnie tej wolności negatywnej, że nikt nam niczego nie zakazuje, ale także wolności pozytywnej w tym konkretnym aspekcie rozumianej jako prawo do takiego świadomego podejmowania decyzji oraz świadomości tego, jak jest... Natomiast ja gaduję jestem, więc oczywiście przeciągam te dużo wątków. Tak, dużo wątków i wchodzę ci trochę tak przed pytaniem. Natomiast ta kwestia piwa jest ciekawa, że w Polsce piwo nie jest uważane za alkohol. I to jest dobry moment, żeby wejść na przykład tego, co stało się na Islandii, ponieważ na Islandii były referenda w sprawie wprowadzenia prohibicji, później jej zniesienia. Początkowo ją wprowadzono, później zniesiono. Natomiast tą prohibicję w Islandii znoszono etapami. Nie znoszono jej jednorazowo, tylko znoszono etapami. A o jakim czasie w ogóle mówimy? Mówimy tak naprawdę o czasie od 1911 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. Przepraszam, jeżeli pomyliłem. Wydaje mi się, że wtedy. Natomiast w państwach nordyckich i w regionach zależnych tych referendów alkoholowych było naprawdę sporo, więc nie chciałbym tutaj wprowadzić w błąd, myląc z jakimś innym krajem, bo tak naprawdę zarówno Szwecja, Finlandia, Norwegia, Wyspy Owcze, Grenlandia, Islandia, w każdym z tych państw bądź regionów odbywały się referenda i zwykle więcej niż jedno. W związku z czym mam nadzieję, że tutaj nie pomyliłem żadnego z tych krajów. A tak naprawdę pod koniec XX wieku, przed 1990 rokiem wydaje mi się, zniesiono ostatni zakaz alkoholowy na Islandii, którym to był zakaz piwa.
No tak, bo to jest też coś, o czym rozmawialiśmy przed audycją. To znaczy w Islandii jak znoszono zakazy, to najpierw poszły wina, później spirytus, ciężkie alkohole, a najdłużej ostał się zakaz piwa, co wydaje się bardzo nieracjonalne. I tak naprawdę trochę jest nieracjonalne. Natomiast no po prostu dynamika była taka, że ta decyzja podjęta w referendum najpierw o wprowadzeniu prohibicji, a później częściowe odchodzenie od prohibicji, nie wszystkie te decyzje zapadły w drodze referendum. Ta dynamika była taka, że no w pewnym momencie te wszystkie alkohole weszły w życie, a piwo zostało. Jakby trochę siłą trwania trwało najdłużej, aż w końcu zniesiono ten zakaz. Co jest takim swoistym paradoksem, bo w Polsce nie postrzegamy piwa jako alkoholu, a było państwo, które wcześniej dopuściło do stosowania tych cięższych alkoholi, spirytusu, innych alkoholi w postaci win, sznapsów, etc. A piwo było tym alkoholem, które pozostało najdłużej. Jeszcze w dodatku tam były ograniczenia w kwestii piwa bezalkoholowego nawet, żeby właśnie nie łączyć tego piwa bezalkoholowego z piwem, które jest alkoholowe, które jest przecież alkoholem, żeby nie wprowadzać w błąd, nie mieszać, nie tworzyć tych mieszanek takich mniejszych, nie sprzedawać tego w jednym miejscu jako właściwie tożsamy produkt. Tak, bo myślę, że to też jest w ogóle ciekawa kwestia, że na półkach możemy spotkać się z piwem bezalkoholowym, które zawiera alkohol właśnie i się potem okazuje, że czasami te piwa bezalkoholowe mają tam 0,2%, 0,5% alkoholu, ale zawsze to jest alkohol. No i to jest niebezpieczne, zwłaszcza jakby na przykład dla kobiet w ciąży, które mogą po prostu przeczytać tylko tą etykietę i już nie sprawdzają tego konkretnie i tak dalej. Także tutaj, jeśli chcecie pić piwo bezalkoholowe, z tego powodu, że ono jest bez alkoholu, to się upewnijcie, że naprawdę tam nie ma alkoholu. Tak, ja nie pamiętam jaki jest wymóg, natomiast jest pewna dawka alkoholu dopuszczalna, przy której piwo może być nazwane bezalkoholowym. To jest ustawowo uregulowane. Pewnie Jan Śpiewak by wiedział, ja niestety nie pamiętam na jakiej wysokości jest to regulacja. Tak, natomiast tutaj mamy Islandię, natomiast tak jak mówiłem, w każdym właściwie z państw nordyckich również kwestia referendów alkoholowych się pojawiała. Ciekawym przykładem są Wyspy Owcze, które zdecydowały w referendum o wprowadzeniu prohibicji, a później zaczęły się z niej wycofywać i wina tutaj ponosi Hiszpania. Ponieważ de facto na Wyspach Owczych rezygnacja z prohibicji została trochę wymuszona. Ponieważ Wyspy Owcze bardzo silnie opierają się na połowie ryb. To jest region Wyspy Owcze, dla tych, którzy nie kojarzą albo kojarzą tylko z tego, że to jest ta reprezentacja, z którą nawet polska reprezentacja zawsze w piłce nożnej sobie poradzi, którą możemy ograć, której ogranie możemy być pewni, podobnie jak San Marino. To są dwie chyba takie reprezentacje, które nawet one nam nigdy nie zagroziły. Gdzie są na mapie? Tak, to jest. One należą do Danii. Powiedziałbym, że to jest tak w połowie drogi z Danii na Grenlandię mniej więcej. Natomiast no, są to też północne takie wyspy, nielicznie zaludnione, natomiast mają dość silną autonomię. No i gospodarka opiera się na rybołówstwie. No a Hiszpania, która na Wyspy Owcze miała tam, sprzedawała swoje wina, no. Ten zakaz uderzał i zagroziła, że ona nie będzie brała od Wysp Owczych ich ryb. Co w związku z ich siłą gospodarki, dość niewielką i właśnie tym, że rybołówstwo jest tam jednak dość znaczącą kwestią, doprowadziło do tego, że z czasem z tego zakazu się wycofywano. Zresztą do dzisiaj kwestia rybołówstwa na Wyspach Owczych jest bardzo istotna. Do tego stopnia, że w ostatniej kampanii wyborczej temat wprowadzenia sankcji na Rosję na Wyspach Owczych był jednym z takich kluczowych. Z tego względu, że mówiono, że no z jednej strony pasowałoby wprowadzić sankcje, bo tam argumentami moralnymi się posługiwano, a z drugiej strony argumentowano, no ale uderzy to w nasze rybołówstwo, a tak naprawdę jesteśmy tak mali, że te nasze sankcje to Rosję zupełnie nie ruszą. Czyli siebie ruszymy, ich nie ruszymy. I była to kwestia, która w kampanii wyborczej była podejmowana. I jak się skończyła? To znaczy nie skończyła się, to jest dalej temat, który jest w życiu publicznym Wysp Owczych cały czas podejmowany, na ile Wyspy Owcze powinny w te sankcje się mocniej angażować.
Znaczy tutaj musimy pamiętać, że Wyspy Owcze jednak nadal mimo silnej autonomii są częścią Danii i są częścią też wszystkich pakietów sankcyjnych podejmowanych przez Unię Europejską, ponieważ Wyspy Owcze jako terytorium należące do Danii należą do Unii Europejskiej. Regionem, który należy do Danii, a nie należy do Unii Europejskiej, jest Grenlandia. Również... I właśnie też o Grenlandię chciałam zapytać, bo tam ta prohibicja, ograniczenie sprzedaży alkoholu było wprowadzone w dość ciekawy sposób. To znaczy, prohibicji tam całkowitej nie wprowadzono. Jakby Grenlandia to też jest swoją drogą z Unii Europejskiej, wtedy jeszcze wspólnot europejskich, też zdecydowali w drodze referendum, wcześniej też o przystąpieniu. I też kwestia rybołówstwa tam zaważyła, była głównym tematem. Natomiast w kwestii prohibicji w Grenlandii przeprowadzono referendum, a właściwie dwa referenda, które były przeprowadzone równolegle. To znaczy w pierwszym pytaniu pytano o całkowity zakaz alkoholi, czyli prohibicję. Natomiast tam 40 parę procent się opowiedziało za tym pomysłem. I równolegle prowadzono głosowanie tego samego dnia. To było jednocześnie przeprowadzone referendum, czyli tak naprawdę jeżeli obie opcje zyskałyby poklask, to znaczyłoby, że wprowadzamy prohibicję. No bo to było coś, co uniemożliwiałoby ten drugi system. Drugi system to był system koncesyjny, który bardzo długo w Grenlandii obowiązywał. I to był system koncesyjny, który wtedy w tym referendum przegłosowano, który, no ja się śmieję, że to był trochę taki ETS, czyli tak jak mamy system handlu emisjami dwutlenku węgla w tej chwili w Unii Europejskiej, to trochę podobny system, tylko na alkohol i dla jednostek obowiązywał na Grenlandii. I polegało to na tym, że każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, dostawała przydział punktów. Jeżeli mnie pamięć nie mieli, to było 75 albo 78 punktów na spożycie alkoholu i to wyglądało tak, że jedna... W jakim czasie? W ciągu roku. I to wyglądało tak, że jedna butelka piwa, taka 300 ml, to był jeden punkt. I doprowadziło to do sytuacji, w której dochodziło do wtórnego handlu tymi punktami. Były osoby, które bardzo chętnie te punkty kupowały. I prowadziło to też do sytuacji, w której kupienie tego jednego punktu, żeby móc sobie pozwolić na to jedno piwo, kosztowało o wiele więcej niż konkretnie to jedno piwo. Natomiast jeżeli popatrzymy na wyniki spożycia alkoholowego na Grenlandii w czasie obowiązywania tego systemu, to okazuje się, że on bardzo skutecznie ograniczał ilość spożywanego alkoholu. To było tak, że przed wprowadzeniem tego systemu tam spożycie na osobę wynosiło około 18 litrów, spadło około 5 litrów, no i po zniesieniu tego systemu ponownie zaczęło to rosnąć, obecnie jest powyżej 20 litrów na osobę. No co też warto pamiętać, że Grenlandia jest państwem z największym problemem z depresją, to oczywiście też no, różne wytłumaczenia ma, także gospodarcze, ale także faktu, w jakich warunkach po prostu oni żyją, nocy polarnej, no i warunków też pogodowych, klimatycznych. Tak. A oczywiście... alkohol dla osób, których nie wiedzą, jest silnym depresantem. Tak, i też jest... Towarzyszy dobrej zabawie, ale niekoniecznie... Tak, alkohol może uderzyć w dwie strony, no i też spożycie alkoholu może się przyczyniać do tych problemów depresyjnych, które później kończą się samobójstwami, a depresja i samobójstwa to jest coś, z czym Grenlandia ma bardzo duży problem. Kolejne państwa, które głosowały w tych sprawach, to oczywiście Szwecja. Co ciekawe, w Szwecji przeprowadzono to głosowanie w taki sposób, że oczywiście jakby było głosowanie wspólne i w nim decydowano, ale w liczeniu głosów rozdzielono głosy kobiet i głosy mężczyzn. Więc tutaj mamy nie na badaniu jakiegoś sondażu, tylko po prostu mamy przeliczone. I prohibicję w Szwecji odrzucono, natomiast gdyby decydowały kobiety, to prohibicja zostałaby wprowadzona. No, tak jak mówiłem, jakby to w zasadzie wszędzie tak wyglądało. No też warto pamiętać, że historycznie, dzisiaj nie wiem, czy by tak już było, no ale jednak historycznie ofiarą skutków społecznych alkoholizmu w momencie, kiedy to zwykle mężczyzna odpowiadał za utrzymanie rodziny oraz ewentualnie też kwestie przemocowe w rodzinach najczęściej związane są z problemami alkoholowymi. Więc dzisiaj
też pewnie kobiety częściej padają ofiarą także wtórną problemów społecznych alkoholowych. Natomiast no, wtedy ten problem był bardziej znaczący, no i kobiety, które kulturowo mniej spożywały alkoholu i chyba dalej mniej spożywają alkoholu, chociaż te statystyki się wyrównują, padały najczęściej skutkami tymi społecznymi spożywania alkoholu, w związku z czym kobiety były silniej zaangażowane w ruchy prohibicyjne, które w Szwecji też były bardzo silne. Jakby no to było tak, że zadeklarowanymi abstynentami była ponad połowa parlamentu Szwecji w momencie, kiedy doprowadzono do tego referendum. Natomiast prohibicji nie wprowadzono. Natomiast to też nie jest tak, że w Szwecji, jak i w ogóle w państwach nordyckich, to nie były decyzje na zasadzie wprowadzamy prohibicję albo nie ma żadnych ograniczeń. Tam też różne systemy ograniczeń funkcjonowały. Były też systemy książeczek przypisanych konkretnym osobom, które miały ograniczać, które w zmodyfikowanym stanie też bardzo długo w Szwecji obowiązywały. O tym można poczytać, ja w tej chwili sobie nie przypomnę oczywiście. Jest nazwisko polityka, od którego ten system Bora, bo jak jakoś tak. No, niestety przy tej ilości referendów i wszystkim czasami niektóre nazwiska zapomnę. Być może, nie wiem, jakoś w opisie filmu dodamy, jak się ten system napisał, od jakiego polityka pochodził. I ograniczenia oczywiście w sprzedawaniu alkoholu, także takie godzinowe, jak u nas wprowadzono, w Szwecji w różnych miejscach obowiązują. Natomiast ciekawym przykładem jest też Norwegia, z tego względu, że w Polsce to jest nikła świadomość. W Polsce nam się wydaje, że no, referendum, no to mamy dwie opcje do wyboru. Natomiast zdarzają się referenda, i to w różnych państwach, w których jest więcej niż jedna opcja do zaznaczenia na karcie do głosowania. I kiedy znoszono prohibicję w Norwegii, było referendum w tej sprawie, wcześniej w ten sam sposób też prohibicję wprowadzono, to na karcie do głosowania były trzy opcje. Całkowite zniesienie prohibicji. Przecież tak jak mówię, całkowite zniesienie prohibicji nie oznacza zniesienia wszelkich restrykcji wobec alkoholu. Pozostawienie prohibicji i zniesienie prohibicji na te lżejsze alkohole. I opcja całkowitego zniesienia prohibicji zwyciężyła, ale co ciekawe, tylko 1,5% głosujących zdecydowało się na całkowitą, na częściowe zniesienie prohibicji. To znaczy, że w tym podziale częściowa prohibicja, całkowita prohibicja, ta opcja centrowa, znieśmy tą prohibicję, ale tylko na część, nie cieszyła się zupełnie popularnością. A to jest w ogóle ciekawe, bo najczęściej jednak te opcje centrowe zyskują największe poparcie, stąd też jakby popularność partii centrowych, a tutaj się okazuje, że społeczeństwo potrafi być skrajnie spolaryzowane w kwestii alkoholu, chociaż biorąc pod uwagę, jak właśnie to wygląda, to też myślę, że tak, tylko to tutaj trudno jest jakby te referenda, o których teraz mówimy, czyli Norwegia, Szwecja, one odbywały się jeszcze przed II wojną światową, w trakcie 20, znaczy pierwsze referendum w Norwegii jeszcze było przed 20-leciem, przed pierwszą wojną światową. Natomiast generalnie mówimy o referendach, które odbywały się przed II wojną światową. Co... No tak, bo to też myślę, że trzeba zaznaczyć, że znaczna część tych referendów, no to jest pierwsza połowa XX wieku. Bo tak, druga połowa XX wieku, lata, to był chyba 76 albo 78 rok, Grenlandia i Wyspy Owcze też już chyba była w drugiej połowie XX wieku. Czyli myślę, że tak, trochę podsumowując to, o czym mówiliśmy do tej pory, że tych referendów tak naprawdę na świecie było kilkadziesiąt, zależy jak je liczymy, to około 50. Znaczna z nich część skupiała się w pierwszej połowie XX wieku. A niektóre początkowe jeszcze w drugiej połowie XIX właśnie, wieku. Właśnie, więc kwestia jakby tego, jak wygląda zakaz sprzedaży alkoholu, prohibicja, czy tak naprawdę problem alkoholowy, no to jest dość jakby stary problem tak naprawdę, skoro już podejmowano ten temat, przeszło 100 lat temu, to nie w ubiegłym wieku, tylko jeszcze wcześniej. Jak to w ogóle wygląda w takim razie teraz? Bo tych referendów około alkoholowych jest w tym momencie znacznie mniej. Czy w XXI wieku były też podejmowane jakieś referenda czy próby wprowadzenia prohibicji w ten sposób? To nie były referenda prohibicyjne, natomiast były referenda w XXI wieku. Takie pierwsze, które mi przychodzą na myśl, to głosowanie w Guam. To jest terytorium zależne Stanów Zjednoczonych, które nie ma charakteru stanu, natomiast należy do USA. I tam dwukrotnie podejmowano próbę referendalną podwyższenia wieku, od którego można spożywać alkohol, do 21 lat.
Natomiast te referenda jakby przegrały. Natomiast ostatnie referendum alkoholowe, jeżeli mówimy oczywiście o tych referendach takich większych, bo być może gdzieś lokalnie na terenie miast i tak dalej te referenda się odbywały, bo tak naprawdę no ja się ograniczyłem do terytoriów zależnych i państw. Natomiast no jeżeli chodzi o referenda jakieś na poziomie miejskim, gminnym, to nie znam tutaj tego tematu na tyle, że ja powiedzieć, że takich referendów nie było. No też trudno, jeśli mamy ponad 100 państw, by było analizować każdy jednostkę samorządu terytorialnego. Nie ma takiej bazy, która by informowała o referendach w poszczególnych miastach, w poszczególnych państwach. Bo baza taka, która informuje o referendach alkoholowych na całym świecie jest i my ją też podlinkujemy w opisie. W takim tak, tam jest nie tylko o referendach alkoholowych. Teoretycznie można wybrać w tej bazie temat referendum, zakres czasowy, państwa, wskazują, czy chodzi o kwestie konstytucyjne, czy tak dalej. No ta baza jest, powiedziałbym, zrobiona bardzo roboczo. Na przykład jak chciałem zrobić research w kwestii referendów aborcyjnych, których też było bardzo dużo, no to jakkolwiek tego hasła w jakimkolwiek języku, bo próbowałem w kilku wersjach językowych wynaleźć, nie wyszukuję, mimo że te referenda w bazie tam są. Więc ta baza nie jest idealna, ale jeżeli wpiszemy w bazie temat alkohol, na pewno temat też referendów konstytucyjnych też całkiem dobrze wyskakuje. Właśnie wyskoczy nam lista tych 50 referendów, tylko tak jak mówię, tam różnie to jest względem tego, czy traktujemy referendum jako jedno, czy jako, jako dwa. I możemy sobie przejrzeć, jak te referenda wyglądały, w jakich państwach były przeprowadzane. W każdym razie wracając, XXI wiek, 2010 rok. Jest takie terytorium Norfolk. Mówimy tu o terytorium Norfolk, terytorium zależnym, które należy do Australii, ponieważ jest też Norfolk, który należy do Wielkiej Brytanii. Ale tu mówimy o tym australijskim. Jest to wyspa, która jest kilka tysięcy kilometrów od zasadniczej Australii, na której żyje coś koło 2-3 tysięcy osób. Więc mówimy o bardzo małej społeczności. I jest takie stanowe, znaczy stanowe, należące do państwa, ale nie na poziomie federalnym, przedsiębiorstwo, które zajmuje się sprowadzaniem alkoholu do tego terytorium, do Norfolk. I w 2010 roku odbyło się referendum w sprawie prywatyzacji tego przedsiębiorstwa, gdzie zwolennicy prywatyzacji przegrali. Natomiast no, jest dość ciekawa sytuacja, kiedy głosujemy prywatyzację firmy sprowadzającej alkohol na wyspę, ponieważ ta wyspa jest dość niewielka i dość nielicznie zamieszkana. W 2010 roku tego jeszcze nie śledziłem, a tak historycznie nie czytałem aż tak dużo o tym. Aczkolwiek pojawiło mi się w głowie taka myśl, nie sprawdzając tego głębiej, czy aby tam jakieś lobby, czy ktoś nie miał pomysłu na biznes, bo mówimy o wyspie na 2000. Ja mam wrażenie, takie miałem jeszcze, ktoś tam na wyspie nie pomyślał po prostu, a może zrobić na tym biznes, pasowałoby to sprywatyzować i ja bym to przejął. Tak jak mówię, jakby nie badałem tej sprawy, nie czytałem o referendum na wyspie Norfolk, czy tam terytorium Norfolk australijskim zbyt dużo, ale to była moja pierwsza myśl, bo dlaczego temat prywatyzacji takiego przedsiębiorstwa na małej wysepce leżącej w oceanie, należącym do Australii, miałby pojawić się w referendum? No tak, to nie jest jakby coś, o czym myślimy, jeśli chodzi o jakby pierwsze. Tak, chociaż akurat w oceanie czasami są bardzo ciekawe referenda, bo tam są czasami terytoria zależne, które liczą mniej niż 100 osób. Na przykład organizują referendum w sprawie budowy lotniska, żeby pokazać, że ma to poparcie tych 50 osób w głosowaniu. I oczywiście ich nie stać na budowę tego lotniska, ale to jest środek wywierania nacisku na władze państw, do którego to terytorium akurat należy. Żeby im zbudowali lotnisko może. Ale mówimy o społecznościach, w których mieszka po 100 osób, więc... Bo z jednej strony, jeśli chodzi o lotniska, no to były referenda w Berlinie, no ale to nie możemy porównywać całego jakby... Tam jest po prostu problem komunikacyjny dla tych... Na oceanie, na terytorium oceanie jest dużo takich
środowisk. Znaczy, dużo jest takich miejsc, gdzie takie problemy naprawdę komunikacyjne, dostępu do internetu i po prostu komunikacji ze społeczeństwem, no jakby to jest wciąż coś, co dla nas już wydaje się totalną abstrakcją, którą możemy spotkać najwyżej w filmach historycznych. Tak. A które te terytoria często należą do zamożnych państw, w związku z czym jakby no w państwach takich najbardziej rozwiniętych znajdujemy ludzi, którzy żyją naprawdę w takim dość dużym odosobnieniu w takich lokalnych społecznościach. Tu już widzę, że bardzo zaczynamy odbiegać tak, od tematu. Alkoholu, tak. Od alkoholu. Jeśli w ogóle chcecie na przykład posłuchać o referendach dotyczących transportu, komunikacji, niekoniecznie na jakichś małych wyspach, ale już gdzieś też szerzej, to też możemy taki odcinek dla Was tutaj nagrać i przygotować. Mogę zdradzić, że o aborcji też będzie. Także niech się posypią różne opinie, bo myślę, że i temat jakby alkoholu, i temat aborcji jest bardzo często dyskutowany, nawet niekoniecznie tylko w Polsce, ale też szerzej, więc tu się pojawia bardzo, bardzo wiele różnych zdań i opinii. Chcemy właśnie dać też tutaj im głos, także Tobie dziękuję za referenda prohibicyjne i nie tylko dotyczące alkoholu na całym świecie. Myślę, że takim głównym wnioskiem, który możemy wyciągnąć z tej rozmowy, jest to, że ta tematyka alkoholu przez pewien moment bardzo zajęła też dyskurs po prostu publiczny, nie tylko w Polsce, wręcz myślę, że w Polsce dosyć właśnie mało. W Polsce wręcz byliśmy z tej dyskusji wyłączeni. Tak. Mimo, że system, do którego przynależeliśmy, lubił nawiązywać do demokracji, to jeżeli robił referenda, to po to, żeby je sfałszować i przygotować je do fałszerstw wyborczych. Chociaż swoją drogą na portalu mamy tekst profesora Matyi dodany, jak to w PRL-u wyglądało. Natomiast takich realnych decyzji referendalnych PRL i w ogóle system komunistyczny niespecjalnie chciał oddawać. Na to ta sytuacja i pokazanie tego, jak znacząco to na świecie było, myślę, że to pokazuje, że referendum do rozstrzygania takich kwestii jest bardzo dobre, bo niezależnie po której stronie się opowiadacie w trakcie dyskusji na temat alkoholu i ewentualnie jego ograniczenia, to ja mam wrażenie, że te referenda pokazują, że zarówno jedna, jak i druga strona ma tu argumenty. Ponieważ tak, mamy zarówno argumenty ochrony prawa do spożywania alkoholu, jak i również mamy tutaj pokazane, że uświadamianie na temat tego, jakie skutki powoduje alkohol i ewentualne ograniczenie konsumpcji, no to jeżeli chcemy, żeby społeczeństwo miało świadomość, jak to wygląda, no to no, jakiej byśmy dyskusji społecznej nie prowadzili, to wydaje mi się, że na poziomie kampanii referendalnej poziomu uświadomienia nie przeprowadzimy. Jest to po prostu, wydaje mi się, niemożliwe. A gdyby się pojawiła taka dyskusja, to podejrzewam, że no, oczywiście część osób na pewno by to wyparła, bo to się nie mieści w głowie, że no, ale podejrzewam, że jak osoby nas słuchające, obstawiałbym, że co najmniej 99% na wiadomość, że alkohol jest silnie rakotwórczy i jest udowodniony wpływ alkoholu na powstawanie przynajmniej kilku nowotworów. I że od 10 do 25% według różnych badań, na przykład w przypadku raka piersi, od 10 do 25% przypadków raka piersi jest spowodowane spożywaniem alkoholu. To jest też w ogóle niesamowite, że na każdej paczce papierosów jest ostrzeżenie i że wszyscy jakby wiemy, że społecznie papierosy są bardzo szkodliwe. Pamiętam, jak w podstawówce przecież jakby trzeba było robić jakieś plansze, na których się wyjaśniało, dlaczego papierosy są złe, a nie było w ogóle tej dyskusji na temat alkoholu, że nigdy się nie spotkałam z tym, że ileś jakby tam piw i jak sobie nie kupisz, to możesz sobie kupić za to tam jakiś samochód, czy odłożyć na mieszkanie. A w przypadku papierosów pamiętam, jak się robiło te wszystkie właśnie plansze, jakieś plakaty i tak dalej. Więc tutaj mamy bardzo silnie rakotwórczy, negatywny depresant, używkę i zupełnie mamy o tym społecznie inną opinię niż o innej jakby też dostępnej jakby używce tak naprawdę. Tak, ja myślę, że tutaj też możemy do naszych widzów zaapelować, żeby napisali nam w komentarzach,
Jakie pytania referendalne, jeżeli mielibyśmy, no, czy byliby na przykład za referendami w miastach na temat ograniczenia w godzinach nocnych sprzedawania alkoholu? Jeżeli tak, to jakby oczywiście głosowali, chociaż podejrzewam, że tutaj będzie koleracja sprzeciwu wobec takiego rozwiązania, ze sprzeciwem wobec takiego referendum. Oraz pytanie, czy według Was moglibyśmy w Polsce przeprowadzić jakieś referendum na tematy alkoholowe. Oczywiście nie mówię tutaj o prohibicji, to nie dlatego, że absolutnie nie miałoby to poparcia społecznego, ale mówię tu o tym także w innych kwestiach, ewentualnych jakichś ograniczeń, a być może zwiększenia dostępu, zniesienia zakazu reklamy alkoholu, bo być może takich osób, które są zwolennikiem takiego systemu, także będziemy mieli, więc zachęcamy do... Na pewno wszystkie influencerki, które zarabiają na reklamowanie. Tak, dlatego zachęcamy, żebyście w komentarzach podzielili się swoimi opiniami. Czy chcielibyście jakieś referenda na temat alkoholu w Polsce, czy uważacie, że jest taka potrzeba? Jeżeli tak, jakbyście ewentualnie w takich referendach głosowali. No i udostępnijcie na pewno to nagranie swoim znajomym. Bo myślę, że no jakby to jest tematyka w Polsce zupełnie nieznana, że alkohol był kiedyś przedmiotem aż tak licznych debat publicznych, politycznych, aż takie emocje wywoływał i jednocześnie tak dużo decyzji podejmowano właśnie w drodze referendum. Więc chcielibyśmy, żeby to nagranie dotarło do jak największej ilości osób i usłyszeli od jak największej ilości osób, co oni o tym sądzą i czy jakieś referenda być może w Polsce by widzieli. Tak, czyli dzisiaj zamiast apelu o to, żeby subskrybować kanał, apel o to, żeby się po prostu podzielić waszym ulubionym nagraniem z kanału lub bezpośrednio i przesłać je dalej, a my się będziemy już tak, oraz tak? dyskusje, zarówno tak. na YouTubie, na Facebooku, jak i na wszystkich mediach społecznościowych, na których do tego nagrania dotarliście. Dokładnie. No i się żegnamy. Z tej strony mówili do was Agata Kępa i Tomasz Synowiec. Ekipa lub bezpośrednio. Cześć! Cześć!